Ruska mafia w RMF FM to podcast, w którym śledzę doniesienia w rosyjskich mediach o porachunkach najgroźniejszych gangsterów, o szemranych interesach i wielkich przekrętach. Benny Shlomo to gangster okrzyknięty przez prasę największym wrogiem ruskiej mafii w Izraelu. Zginął w biały dzień w przygotowanym zamachu na początku października 2022 roku. Jestem Maciek Jędruch i o tym opowiem w dzisiejszym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam. Ruska mafia w RMF FM. Benny Shlomo, czyli pokazowe zabójstwo wroga rosyjskich mafiozów. Sekwencja pierwsza. Ashdod. Na wybrzeżu Morza Śródziemnego w północno-zachodniej części pustyni Negev, w odległości 25 km na południe od Tel Awiwu, leży miasto Ashdod. To ważny port morski, ośrodek przemysłowy Izraela. To także ważne miejsce wpływów, o które walczą gangsterzy. Benny Shlomo, Shalom Domrani i Michał Tanski. To trzy nazwiska, które w ostatnich miesiącach bardzo często pojawiały się w rosyjskojęzycznej prasie. To także nazwiska bardzo dobrze znane izraelskim organom ścigania. Pierwszy z nich, Benny Shlomo, nazywany w nagłówkach artykułów w rosyjskiej prasie największym wrogiem ruskiej mafii w Izraelu, został zamordowany 3 października 2022 roku. Kto stoi za tym zabójstwem? W sierpniu 2021 roku na rosyjskojęzycznym portalu Israel Info pojawił się artykuł pod tytułem «Acirydnoj witok wojny ruskiej gruzyńskiej mafii w Ashdodzie», co po polsku znaczy «Kolejna runda wojny między rosyjską i gruzińską mafią w Ashdod». Prasa poinformowała, że na początku sierpnia 2021 policja aresztowała 5 młodych mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat pod zarzutem ostrzału budynku mieszkalnego w Ashdod. Jak przeczytałem, według śledczych wszyscy podejrzani byli powiązani z rosyjskim gangiem, wpływową grupą przestępczą w Ashdod, na czele której stoi Michał Tanski, bliski współpracownik znanego w Izraelu mafiozy Shaloma Domraniego. Wstępne śledztwo ujawniło, że podejrzani strzelali do drzwi domu wysokiego rangu członka innego gangu, sprzymierzonego z tak zwaną gruzińską mafią kierowaną właśnie przez Benny'ego Shlomo. To właśnie w tym miejscu zaczyna się historia nieczystej walki o wpływy między tymi grupami przestępczymi. Kanał 12 izraelskiej telewizji przedstawił szczegółowy raport na temat mafijnych gangów imigrantów z całego świata w Izraelu. Jak podano, najpoważniejszą organizacją przestępczą jest właśnie rosyjska mafia, która, jak poinformował Kanał 12, zmiażdżyła wszystkie inne grupy pod sobą, a Ashdod stał się polem regularnych przestępstw, ponieważ próbują nim kontrolować co najmniej dwa gangi. Gruzińska mafia od wielu lat, jak przeczytałem w innym rosyjskojęzycznym portalu, kontroluje handel narkotykami i pobieranie haraczy w Ashdod. A rosyjska mafia próbuje brutalnie zdobyć jak największe wpływy i bezlitośnie wyprzeć z miasta Gruzinów. W jednym z artykułów informator izraelskiego portalu Mako przekazał, że rosyjska mafia sprowadziła do Izraela najemników w celu wyeliminowania gangsterów gruzińskiej mafii, a rosyjscy przestępcy dostrzegają w Ashdod duży potencjał gospodarczy i w celu zdobycia miasta prowadzą wojnę z Gruzinami. Z kolei ci drudzy uzbrajają się i otrzymują pomoc z północy kraju. Zabójstwo Benny'ego Shlomo na początku października 2022 roku bez wątpienia może mieć z tym związek. Sekwencja druga. Porachunki. Zanim grupa powiązana z rosyjskim gangsterem ostrzelała budynek w Ashdod, Michał Tanski wraz z 7 wspólnikami, w tym 3 Ukraińcami, których rzekomo wynają do walki z gruzińską mafią o kontrolę w mieście, zostali zatrzymani. Na portalu Israel Info ukazał się wówczas materiał «Policja praznuje areszt głowy ruskiej mafii Michała Tanskawa, jego zdal bliski druk», czyli policja świętuje aresztowanie głowy rosyjskiej mafii Michała Tanskiego. Wydał go bliski przyjaciel. 38-letni wówczas Tanski został aresztowany pod zarzutem zorganizowania walki między kryminalistami w Ashdod z pomocą wynajętych bandytów z Ukrainy. Policja nie miała jednak wystarczających dowodów, by sąd skazał Tanskiego. Do czasu.
W sierpniu tajne źródło w policji powiedziało dziennikarzowi izraelskiego portalu Mako Szymonowi i Ferganowi, który zajmuje się pisaniem o kryminalistach w Izraelu, że natalskim areszt nie robi żadnego wrażenia, bo zawsze był wyciągany przez prawników i prawie niemożliwe było znalezienie świadków przeciwko niemu z jednego prostego powodu. Wszyscy się go boją. Nie mogąc niczego udowodnić głowie rosyjskich gangsterów, policja uzyskała jedynie od sądu w Berszewie nakaz usunięcia Tanskiego z miasta Ashdod. Wtedy izraelskie media rozpisywały się o tym, że rosyjska mafia w Izraelu nie ma konkurencji. Jest najbardziej okrutną, bezlitosną, nieustraszoną i zamkniętą siatką przestępczą, ściśle podążającą za dokładnymi instrukcjami co do działania, płynącymi od zorganizowanych grup przestępczych w samej Rosji. Autor serii reportaży o rosyjskich mafiozach w Izraelu, wspomniany już przeze mnie Szymon i Fergan, napisał w jednym ze swoich tekstów, że policja jest bezsilna wobec rosyjskich gangsterów, ponieważ infiltracja ich agentów w struktury mafii jest prawie niemożliwa. Ale znaleziono kogoś z wewnątrz. Niejaki Nikita, rzekomo blisko związany z Tanskim, został zwerbowany przez policję i sprzedawał im informacje. Nikita, jak przeczytałem w materiale portalu Dieteli, był winien Tanskiemu 400 tysięcy szekli za zakup marihuany i nie był w stanie spłacić tego długu. Gangster wspaniałomyślnie miał zaproponować Nikicie wykupienie tego długu, to znaczy nakazał mu płacić po 5 tysięcy szekli miesięcznie. Kiedy któregoś razu, jak to opisuje portal, Nikita nie wywiązał się z umowy, miał stawić się na spotkanie z Tanskim i jego ludźmi. Właśnie przed tym spotkaniem Nikita był już zwerbowany przez policję i stał się przynętą. Tanski podwyższył jego dług do 450 tysięcy szekli i zagroził zabójstwem jego siostry. Nikita został też brutalnie pobity. Prokuratura miała już dowody. Tanski został oskarżony o haracze, porwania, handel narkotykami i rozpętanie walki o wpływy w Ashdod z grupą Beniego Szlomy i gruzińską mafią. Aresztowanie Tanskiego było na tyle ważne dla izraelskiej policji, że z tej okazji 20 września 2021 roku naczelnik policji Kobi Szabtaj wydał specjalne oświadczenie, dziękując Nikicie, który dostarczył organom ścigania wielu dowodów, za jego śmiałość. Podkreślił w swoim przemówieniu, że głowy organizacji przestępczych powinny bać się, że w każdej chwili może ich wydać nawet najbliższy współpracownik. W końcu rozpoczął się długi proces. 5 września 2022 roku zapadł wyrok. Tanski trafił do więzienia na 3,5 roku. Został jednak z niego zdjęty zarzut porwania. Do skarbu państwa ma zapłacić 50 tysięcy szekli grzywny. Dwóch jego ludzi zostało skazanych na 20 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 10 tysięcy szekli. Niecały miesiąc po ogłoszeniu wyroku został zamordowany Beni Szlomo. Sekwencja trzecia. Pokaz siły. Po aresztowaniu Tanskiego wojna między gruzińską a rosyjską mafią w Ashdod trwała. We wrześniu 2021 roku Szymon i Fergan napisał, że jego źródła w policji potwierdziły, że gruzińscy gangsterzy próbowali wyeliminować w zamachu bombowym 23-letniego członka gangu Tanskiego. Miesiąc później z więzienia po 6-letniej odsiadce wyszedł Shalom Domrani, współpracownik Tanskiego. Zaczęły się kolejne walki. Jak przeczytałem na portalu Dieteli, Beni Szlomo miał zabić syna Szaloma. Ten za to jego ochroniarza. 3 października 2022 roku w biały dzień samochód podjechał na stację benzynową. Kilku mężczyzn wysiadło z auta i zastrzeliło z bliskiej odległości dwie osoby. Jedną z nich był przywódca gruzińskiej mafii, Beni Szlomo. Jak przeczytałem na portalu Izrael Info, świadkiem strzelaniny był policjant tankujący motocykl. Natychmiast ruszył w pościg. Podejrzani o zabójstwo zostali zatrzymani kilka godzin po zdarzeniu. Jeden z nich próbował opuścić kraj. Policja, jak donoszą media, opracowuje różne wersje dotyczące zlecenia zabójstwa. Zatrzymani należeli jeszcze do innego gangu, Dżaruszy, który, jak sądzą śledczy, nawiązał sojusz z rosyjską mafią bądź gangiem Szaloma Domraniego. W Ashdod, w Izraelu, wciąż trwa walka o wpływy. W następnym odcinku... Gangsterzy utożsamiani z tak zwaną mafią rosyjską działają na całym świecie.
Wielu z nich upodobało sobie Stany Zjednoczone, szczególnie Nowy Jork i jego dzielnicę Brooklyn. Powstało wiele książek, reportaży i artykułów o tym, jak rosyjscy gangsterzy wywołują niepokój FBI. Jestem Maciek Jędruch i właśnie o tym niepokoju opowiem wam w przyszłym tygodniu w Ruskiej Mafii w RMF FM.